Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak już mówiłem, w tym odcinku jest pierwszy etap. Mamy gotowe, wycięte elementy. Tutaj przebitka screena na AutoCAD-a i na to, jak wygląda przygotowany do wycięcia materiał. To jest obrys do wycięcia w sklejce 10 mm. Zamówienie złożyłem w firmie Moderat Manufaktura, Manufaktura Moderat, link w opisie, i przysłali mi gotowy materiał, więc biorę się do rozpakowywania i do wstępnego złożenia elementów. Dobra. Wow, to jest fajne. No, jest wycięte, więc pachnie trochę. Pachnie, co? Aha, tak, jest wycięte, więc pachnie trochę wędzonym drewnem. Z tyłu to są elementy. Tak, te zewnętrzne są. Aha, tu, tak? Tak, te zewnętrzne strony są bardzo ładne i one będą reprezentacyjne, że tak powiem. No dobra, muszę przygotować sobie. No ale bo coś się chciało robić, żeby zresztą było reprezentacyjne. To wiesz co, to. No to może trzeba mieć to po prostu na uwadze. Albo stosować inny rodzaj obróbki, frezowanie. Ja postawiłem na wycięcie laserem, bo zależało mi na precyzji. Ten element też kojarzę. Duże puzzle. Tak. Mam nadzieję, że wszystko dobrze policzyłem. W ułożeniu 3D się zgadzało. Jest dużo ramek. Ale fajnie, że jest przysłane z tymi ramkami, bo dzięki temu łatwiej zabezpieczyć rzeczy w transporcie. Okej, dobra, no to ramki idą na bok. Okej. Ułożę sobie teraz te elementy. Tak plus minus jeden przy drugim. No i to są te łączeniowe elementy. No, wyszło całkiem nieźle, według mojej oceny. Dobra, to co? Pierwsze złożenie, tak? Zacznę od tego puzzla. Okej, stój. To mogę tu przynieść. Po prostu muszę to do góry. Dobra, to idzie tu. Ten. Nie ma drugiej kamery. Ten element będzie smolasty z zewnątrz. Dobra. No
No, jak mówiłem, spasowanie elementów mi się podoba. Jest fajne. Jest nawet bardzo fajne. No, ale nie bądźmy też bezkrytyczni. Dobra, to jest... Oh no! Oh yeah! Dobra. Mamy ten fragment. To teraz będzie mi się to rozpadać, bo jeszcze nie sklejam tego. Tu mam takie wycięcia zrobione specjalnie, żeby się zazębiały. To ma być tu. Tu też jest taki ząbek. Proszę, minimalne luzy, tyle dokładnie ile trzeba. I tak będzie na czarno malowane. Brakuje mi elementu, zgubiłem. Gdzie zgubiłem element? Pchi, a może nie wyciąłem? Czyżbym zapomniał zaprojektować jeden element? Zobaczmy. No, to się zapętyguje. Napiszę, doślą. Okej. Zdarza się, w produkcji nie takie rzeczy mają miejsce. Okej, dobra. I teraz łączniki, na których będą się później opierać panele. Tu jest taka sztuczka, bo musi pasować w każdym jednym. No nie równikami. Dobra. O, jest. 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 Dobra. Mamy to. Okej. Tak to wygląda po wstępnym złożeniu. Okej, moi drodzy, także udało się w tym momencie złożyć już pierwszy etap. Mam drewnianą konstrukcję. Teraz ją skleję, pomaluję. Wrzucę krótką relację z tego, jak zostało to sklejone i pomalowane. Dorobię też trochę otworów na przepusty kablowe, o których nie pomyślałem wcześniej, robiąc projekt. I co? Podsumowując, pierwszy etap. Na dole jest link do GitHuba. Tam jest wrzucony projekt w kadzie, żeby sobie ewentualnie podobny projekt zamówić albo obejrzeć, poprawić, cokolwiek, przemyśleć, przekontemplować. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie Okultowi i Peterowi za wsparcie projektu. Dzięki, jesteście wielcy, dzięki wam projekt się rozwija. I to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować, żeby dalej śledzić losy, prawda, kokpitu statku kosmicznego do latania w Elicie. Fajnie, jak wrzucicie jakąś piątkę na zrzutkę. Piszcie, komentujcie, oglądajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z kolejnym etapem kolejnej rzeczy, którą wdrażam. Chciałbym podziękować firmie Moderat za szybkie zrealizowanie projektu i to w sumie
tyle. Do następnego. I przysłali mi, prawda, tak... Czemu ja cały czas prawda mówię? Czyli teraz przenoszę widok kamery na elementy. Może by jakoś zaznaczyć, gdzie była kamera, czy nie, czy potem... zapamiętaj kadr. Zapamiętałaś kadr? Okej, zatrzymaj. A było włączone w ogóle? Zasłaniasz światło. Światło jest... Aha, dobra. Ja zasłaniam światło. Słyszeliście wszyscy? Ja zasłaniam światło. Będzie widać mój łeb, moją głowę. 10 lat później. Okej, dobra. Tu pomacham, żeby było wiadomo, że tu. Słowem rozwojowego kroku wypiłem szklankę soku. Idę wieszać pranie, bo rozstawiłem się z tym wszystkim, a nie ma miejsca na suszarkę. Czy wspominałem już, żebyś dał piątkę na zrywkę?